Siemano, moi mili, z tym razem witam was w filmie takim informacyjnym. Jest mała sprawa. Słuchajcie, mi się aktualnie znienacka uszykował remont w domu i nie będzie mnie przez jakiś czas na YouTubie, także nie będę odpisywał na komentarze, będę tam bardzo mało aktywny, jak już. To jest jedna sprawa. Druga, słuchajcie, macie przesłany projekt, już przesłany to the moon. Bardzo fajna gra, ja wam serdecznie polecam. No i cóż, co do tego, ludziska, coś mi się wydaje, że do grudnia raczej nie wrócę tak za szybko. Ze spokojem się usiądę do Call of Duty, żeby to nagrać, wyrenderować, wszystko ładnie, pięknie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, a propos komentarzy. Jeden mundrala napisał mi, że nie odpowiada na komentarze. Słuchajcie, dobrze wiecie, że odpowiadam w miarę możliwości. Zaraz wam pokażę, jak odpowiadam. No okej, będzie się teraz długo wczytywało. Odpowiadam na te komentarze, które mi się tutaj pokazują w Google Plus. No tutaj sobie klikam i właśnie mi wyskakują ostatnio... ostatnio aktywne komentarze. Ludziska, ja nie wchodzę... moje subskrypcje, mój kanał chciałem. Ja nie wchodzę pod każdy film i nie sprawdzę na przykład... nie wiem... każdego filmu sprzed 2 miesięcy, po prostu ja nie mam na to czasu, żeby po prostu tak sobie siedzieć i przeglądać wszystkie komentarze. Na nie wszystkie nie mogę odpowiedzieć, rzecz jasna, bo to mi pożera, by mi to pożerało masę czasu, ale te pod ostatnimi filmami to jak najbardziej sprawdzam. Jeśli ktoś chce być chamski w komentarzach, śmiało, proszę bardzo, ja nikogo nie zmuszam, leci ban za to. Cóż jeszcze? Halo jest 25 odcinka, także no to z tym spokojnie. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć. To komentarze powiedziałem, to, że macie przesłane, powiedziałem. Aha, jedna sprawa. Napiszcie mi w komentarzach, bo na pewno jeszcze z 2-3 dni mi sprawdzę sobie komentarze wasze. Co myślicie, jeśli bym Hitmana 2 przechodził na Silent Assassin? Czyli na cichego zabójcę, rangę, to jedna kwestia. Jeszcze jedno, a propos Naruto. Powiedziałem, że Naruto się skończyło. Jako manga, anime będzie zmierzało do końca. Ale teraz tak, powiem wam jedno. Autor zakończył mangę jak zakończył. Bardzo fajnie, bo niektóre mangi się urywały i anime. To było dosyć, no, trochę wnerwiające, bo autorowi się nie chciało rysować, no i kończył mangę tak od sobie i się urywał ślad. Fajnie, że jest zakończona manga, troszeczkę mi się nie podoba też design postaci niektórych. Jak autor połączył pary w Naruto, na przykład Naruto i Hinata, to akurat, no, dosyć w miarę mi się to podobało. Cóż. Co do mangi i do anime. Anime, ludziska, z tego co wiem, będzie wydawane jeszcze długo. Po zakończonej serii będą filery, tak to się nazywało. Także jak ktoś będzie chciał sobie oglądać, może śmiało sobie oglądać. Co do kolejnej serii, autor z Kisamoto chyba się nazywa, wymyślił taki, nie wiem, projekt Naruto Nowa Era, czy Nowa Generacja, jakoś tak, że będą pokazane losy dzieciaków głównych bohaterów. Będzie bardzo fajnie, jeżeli jakiś plus jest, manga nie jest do końca urwana. Cóż, będę musiał się przestawić na inne anime, pomalutku, i nadrobić zaległości w niektórych, na przykład One Piece. Co jeszcze? To powiedziałem. A, kusi mnie, ludziska, bardzo, bardzo już długi czas wrócić do luźnego grania. Chociaż jeden odcinek w tygodniu. Nie wiem, prawdopodobnie będzie to seria GTA, a mianowicie GTA 3. Chciałem sobie przejść taką starszą wersję GTA. Mogło być dosyć fajnie. Ewentualnie myślałem jeszcze nad Skyrimem, ale to by był tasiem, więc bym musiał sobie to nagrywać jakoś tam przy okazji dodatkowego projektu. I co jeszcze, ludziska, chciałem zrobić za serię? Retrogranie, to by się tak nazywało, bym pokazywał starsze gry. I jeszcze jedno,
jeszcze jeden projekt, to by szedł razem w parze z właśnie tym retrograniem, to by było gry na NES-a. Jakieś takie starsze gierki byśmy sobie tam przechodzili. Mogłoby być też ciekawe. No dobra, napiszcie co o tym sądzicie. Cóż jeszcze? Wyszedł A Beard Story w polskiej wersji. To akurat to ludziska sobie zrobimy, bo to jest pozycja obowiązkowa. Ja sobie będę musiał zakupić jakąś kartę, wpisać w karty i sobie właśnie A Beard Story. Akurat nie jest drogie, tam chyba z 3 euro kosztuje. Historia nie jest długa, ale no, mam nadzieję, że dosyć przyjemna. No i to wszystko chyba. Jak macie jakieś sugestie, piszcie. Jak wrócę z tego bliżej nieokreślonej obecności, bo to urlop nie będzie, to sobie ze spokojem wszystko sprawdzę, wszystkie komentarze. No i cóż. Komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!